Dasbur. Witamy Was z leśnictwa Wapiennik u naszego przyjaciela. Mówię naszego, dlatego że Zdzisiu ma już mnóstwo przyjaciół w całej Polsce. Z czego się niezmiernie cieszę, a było to widoczne na targach teraz myśliwskich w Poznaniu. I nie tylko myśliwskich, prawda? Chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować, ponieważ targi się skończyły parę dni temu dosłownie. Więc bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to, że zechcieliście odwiedzić i Twoje stoisko z meblami, i nasze stoisko wydawnictwa Mierczumet. Dziękujemy za wspólne zdjęcia, za rozmowy, za uściski dłoni. Za sympatyczne spotkania, za sympatyczne rozmowy. Myśliwi z całej Polski, można powiedzieć. No jest to odzwierciedlenie tej Twojej pracy, można powiedzieć, Tadziu. Naszej pracy. Naszej, no kwintesencja tego. Te uśmiechnięte twarze, rozmowy na temat łowiectwa i nie tylko, moi drodzy. I tutaj przy okazji chciałbym pozdrowić wszystkich sympatyków wydawnictwa Mierczumet, bo od tego się zaczęło. Taka jest genealogia w ogóle powstania tych wszystkich filmów i pomysłów w ogóle na te filmy, bo jest to naprawdę kawał porządnej roboty. Tak jak tutaj Zdzisiu powiedział, to się wszystko zaczęło od wydawnictwa program Spotkałem Myśliwych. Mam tutaj nieprzypadkowo moją książkę. Książkę Spotkałem Myśliwych. Polecam, warto przeczytać. Znaczy nie możesz polecać, bo jej nie ma. Ale jak będzie. No ta jest. Ale my nie mamy już w wydawnictwie. Ale ja do czego zmierzam? Od tego stąd się wziął tytuł, ale chciałbym też zapowiedzieć, wznawiamy tą książkę. I dzisiaj to nasze spotkanie tutaj, moje tutaj u kolegi Zdzisia, jest nieprzypadkowe, bo to jest kolejna nasza sesja. Nie tak dawno robiliśmy sesję z kolegą Norbertem na okładkę jego książki. A dzisiaj się spotykamy z kolegą Zdzisiem, żeby zrobić sesję fotograficzną na okładkę właśnie tej książki. Bo zapowiadam, zachęcam, na targach w Krakowie będziemy mieli tą książkę w nowej oprawie w szacie graficznej. Będzie trochę zmieniona i na tej okładce, tak ja sobie wymyśliłem, poprosiłem mojego przyjaciela, Zdzisiu się zgodził, będziemy wspólnie. Także zapowiadamy, bo spotkałem myśliwych. No więc warto, żeby było dwóch myśliwych, bo tutaj na tej okładce była, to jest akurat moje łowisko, tu jest tylko ambona. Także już niebawem książka będzie wznowiona i tak powiedziałem, będzie miała inną szatę graficzną. Kwestia ale, dwóch tygodni. No tak. Ale tytuł zostaje ten sam. Spotkałem myśliwych. Zapraszamy serdecznie na kolejne targi do Krakowa. 19-21. No tutaj prawdopodobnie odliczy się cała Polska południowa. Można powiedzieć, że tutaj północ powiedzmy uczestniczyła w targach w Poznaniu, a tutaj będzie Polska południowa. Ja bym chciał podziękować też i zwrócić uwagę na całokształt tych targów w Poznaniu, bo organizatorzy, zarząd okręgowy w Poznaniu, klub kolekcjonera, oddział Poznań, naprawdę ci ludzie włożyli mnóstwo pracy na przygotowanie tego wszystkiego. Tam nie brakowało kropki nad i. Nie można było się niczego przyczepić, prawda? Mnóstwo zwiedzających, mnóstwo gości. Bo na około 20 tysięcy, to co powiedział łowczy okręgowy z Poznania, powiedział, że te targi odwiedzi i odwiedziło 20 tysięcy osób. Nie można powiedzieć, że sami myśliwi, bo... Tak, całe rodziny były, słuchaj. Oczywiście. A my tutaj też, ja szczególnie, Zdzisiu na pewno też, chcieliśmy podziękować jeszcze raz właśnie rodzinom, bo my cały czas zapominamy, że zabroniono nam polować z dziećmi, ale nie zabroniono się z dziećmi spotykać. I na tych targach było mnóstwo dzieciaków. I było to widoczne. Tak. Tak, przepiękne, przepięknie te dzieciaki ubrane, oczywiście w ubranka z akcentem myśliwskim, prawda, w zwierzątka, las i to no, naprawdę przemiło się to odbiera w ogóle, jak się patrzy na taką rodzinę i widać, że to jest rodzina związana z łowiectwem, z tą pasją, prawda. Słuchaj, dlatego my też na takich targach się czujemy jak w takiej olbrzymiej rodzinie, naprawdę. Bo jest to rodzina, można powiedzieć, na drugi dzień. No znamy się praktycznie wszyscy, ci co wystawiają i tak dalej, no bo no, ja kupuję książkę na tym stoisku, na tym. Ja przywiozłem, moi drodzy, 15 książek. Do Twojej kolekcji liczących kilka tysięcy. Do mojej biblioteki, tak. No i teraz jeszcze targi w Krakowie, znowu pewnie coś dokupię. Nie wiem, czy uda mi się te 25 czy 30 książek przeczytać w tym roku.
Ale zapraszamy Was bardzo serdecznie właśnie na targi w Krakowie, na stoisko wydawnictwa Mir Czumet, ale też na stoisko sklepu Tanie Polowanie, bo Marcin Kurzyk będzie wystawiał i Ty będziesz A też... ja jestem obok zaraz, to jest część tego stoiska Tanie Polowanie. Marcin użyczył mi część po prostu tak, swojego... Tak, w Poznaniu było? Tak, w Poznaniu, swojego stoiska. I tu będziesz, powiedz trochę o Twoich meblach. No moi drodzy, tutaj niewiedza zwiedzających, że tak się wyrażę, część ludzi zwiedzających myślała, że to są meble nowe. Te meble, które ja wystawiam, to są wszystko antyki w stylu myśliwskim. Są wizytówki, są reklamy. Kto chciałby nabyć taki do pokoju, do gabinetu myśliwskiego, to oczywiście służę pomocą. Mam tych mebli naprawdę dużo, bo jest ponad 100 kredensów, biblioteki, biurka, krzesła, stoły i tak dalej. No jest to czar tamtej epoki, bo te meble mają wszystkie powyżej 100-120 lat, także... I one są po renowacji. One są po renowacji, oczywiście, gwarancja następne 50 lat. Nic się, powiedzmy, z tymi meblami nie powinno dziać. Dochodzimy do 400 odcinków już programu Spotkałem Myśliwych. Już niebawem. Nie do uwierzenia. I stąd też właśnie, tak mówiłem, pomysł na wznowienie tej książki, ale też mamy niespodziankę. Mówię mamy, dlatego że tutaj jest współautor. Postanowiliśmy uruchomić drugi kanał. Kanał Spotkałem Myśliwych zostaje w swoich ramach, ale wspólnie z przyjaciółmi, tu generalnie z przyjacielem moim serdecznym Zdzisiem, uruchamiamy drugi kanał. Kanał, którego jeszcze w tej chwili nie ma jakby swojej nazwy, nad tym jeszcze pracujemy, ale pokażemy Wam taki krótki fragment, o czym będziemy w tym programie mówić. I to jest program skierowany generalnie do miłośników takiego życia zgodnie z naturą. I tradycją. Moi drodzy, tak się składa, że często, no tak jak teraz na przykład targi w Poznaniu, jest okazja posiedzieć sobie przy dobrej herbacie czy kawie i podyskutować i wspomina się, nie tylko polowania. Wspominamy stare czasy, kiedy się jeździło na wakacje do babci, do jakiegoś wuja i tak dalej. Kiedy zboże jeszcze kosiło się kosami, kiedy koń mi się orało. Świniobicia były. Świniobicia właśnie te słynne. I my tak z taką nostalgią, pamięcią wracamy właśnie do tamtego momentu. I Tadziu pana fantastyczny pomysł, żeby odtworzyć to, co się jeszcze da, co nam umyka, bo pewne rzeczy umykają. Nie wiem, ja pamiętam takie zdarzenie, przyjechał, odwiedził mnie taki Polak, który 25 lat wcześniej wyjechał do Niemiec i on zapomniał, jak się nazywa ta deska w płocie. Ja mu mówię sztacheta, sztacheta. No, tak, ale za moment nasze wnuki nie będą też wiedziały, że sztacheta to jest sztacheta. I chcemy wam jeszcze wrócę do tego, co to były dzieże, co to były niecki, co to była kluka, jak się... No inna była tradycja. Myśmy spali jeszcze na przykład u babci na silnikach słomianych, wypchanych słomą owsianą, prawda? Ale też wyruszymy na konne wyprawy. Tu wracamy, będziemy pokazywać kuchnię, ale taką kuchnię, jaką właśnie jak dzisiaj mówi, którą pamiętamy z czasów dzieciństwa. Prażuchę z maślanką. Gdzie na przykład, tak jak ty masz, bo dlatego będzie tych programów trochę powstawało właśnie na terenie tutaj gospodarstwa dzisiaj, na terenie leśnictwa też. Opowiemy o lasach, opowiemy o przyrodzie, pokażemy tą przyrodę. Bo o życiu zgodnie z naturą. Nie tylko w lesie, ale na polu, w ogródku, no wszędzie tam, gdzie to natura się przewija. Ja tutaj chcę zaznaczyć, prawda? Że to nie jest program o łowiectwie. To nie jest program łowiecki. Ale tutaj nie zobaczycie polowań. Będzie związany częściowo z łowiectwem. Ale będzie związany i też uprzedzamy, znaczy uprzedzamy. My od razu, jak na wstępie nagrywaliśmy, czy będziemy nagrywać wstęp do tego programu, mówimy o tym, nie zakłamujemy rzeczywistości. Mówimy, ja na przykład przedstawiając, czy Zdzisiu sam się przedstawiając, mówi, że jest leśnikiem, miłośnikiem przyrody, jest kolekcjonerem, ale jest też myśliwym. No oczywiście, to jest... I my wszyscy w ten sposób, bo nie jesteśmy hipokrytami, ale my się nie będziemy skupiać na polowaniach. W tym programie polowania nie zobaczycie. Chcemy po prostu pokazać takie życie, jakie my pamiętamy i jakie chcielibyśmy jeszcze prowadzić. Tak, a jeśli chodzi o łowiectwo, to łowiectwo przeplata się przez całe nasze życie, jest związane, bo łowiectwo jest częścią naszego życia. Styl prawda? Naszego życia. To jest styl, tak. Więc zapraszamy, już niebawem zobaczycie. Postaramy się, żeby ten program, nie wiem, czy to uda się już w kwietniu zrobić, bo to trochę pracy wymaga, ale już zapowiadamy, że przy współpracy z wieloma naszymi przyjaciółmi powstanie taki program, powstanie osobny kanał, w którym, tak jak powiedzieliśmy,
zobaczycie to wszystko, co w tym króciutkim takim materiale filmowym. To jest taki wstęp do tego programu. Także serdecznie zapraszamy. Spotkamy się oczywiście też z naszym przyjacielem, profesorem Norbertem Strzygiolem. Będzie oczywiście też nowa książka, która miała premierę swoją w Poznaniu, ale teraz będzie miała premierę w Krakowie. Więc zapraszamy serdecznie na stoisko wydawnictwa Mirczumet, na stoisko Taniego Polowania, gdzie nasz kolega będzie miał też swoje mebelki, wystawiał meble, nie mebelki, tylko meble. Teraz nawiązujemy do tytułu naszego dzisiejszego programu. W tym programie opowiemy Wam, pokażemy Wam polowanie na bobra, ale to ty już szczegóły powiedz. Trochę. Burmistrz miasta gminy Krzepice wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstrzał redukcyjny bobrów, dlatego że przy samych Krzepicach na rzece Lizwarta rozmnożyły się te bobry nadmiernie. Ja w nocy to policzyłem przy użyciu termowizji. Jest ich ponad 24, to co ja zobacz, 24 sztuki. Pokażemy też kuchnię oczywiście, co można z tego z bobra zrobić. Można naprawdę bardzo dużo. Ty miałeś wcześniej już troszkę przygotowaną. Ja miałem przygotowaną, bo strzeliśmy dwie sztuki. Jedną wcześniej przygotowałem, bo nie da się ująć w jednym programie całościowo tego, żeby przygotować, tak jak się tam powiedzmy ściąga tłuszcz z tego, bo żeby przygotować gulasz z bobra, bo akurat mówimy tutaj o gularzu, to trzeba poświęcić trochę czasu, tam nie ma być grama tłuszczu, bo to nadaje, ten tłuszcz nadaje specyficznego smaku. To wszystko mamy w programie. Chcieliśmy Wam życzyć z tego miejsca, zapraszając na program, życzyć Wam wszystkiego dobrego, spotkań takich rodzinnych, smacznych potraw i smacznego jajka. Przede wszystkim spokoju, bo spokój w życiu jest najważniejszy. No i oczywiście ładnej pogody. No i tych przemiłych wrażeń ze spotkania z rodziną i przyjaciółmi. A dingus mingus? No i mokrego dingusa, prawda. Kaszbur? Kaszbur. Dzisiaj taka pora nocna, bo wybieramy się na odstrzał redukcyjny bobrów, ale w zasadzie my zawsze mówimy polowanie. Jesteśmy znowu tutaj u naszego przyjaciela dziś jako Rzekwy. Towarzyszy nam młody myśliwy. Mateusz Rudka, od 3 miesięcy członek koła. Waszego koła, Roga Kleśniska. Bobra trzeba strzelić na gruncie, bo bób po strzale tonie. Na gruncie, żeby nie uszkodzić tuszy, strzelamy go na kark, no bo czaszka to też trofeum, zresztą przepiękne. Bób ma przepiękne strugi, z których można w ogóle, cała czaszka jest ładna po spreparowaniu. Z tych strugów, jeśli ktoś ma życzenie, to można sobie zrobić ciekawą biżuterię i tak dalej. Także wszystko u bobra jest do wykorzystania. Jeszcze potem strój bobrowy, to wszystko. To wszystko powiemy, bo tam bobra wykorzystujemy całkowicie, w 100%. W 100%. Wykorzystać wszystko. W 100%. To jedziemy, dasz bur. Dasz bur. Jedziemy.
całą rodzinę. 14 sztuk jest na brzegu. 2 sztuki są w wodzie. Są stare, młode. Prawdopodobnie tu są 2 pokolenia młodych. Widzieliśmy też wydrę. No, musimy czekać, aż wyjdą 2-3 metry od wody na ląd i dopiero wtedy możemy strzelać, bo tak to byśmy utopili zwierzę po strzale. Nie podjęlibyśmy. No, tu mamy całe przejścia. Tropy. Tędy wychodzą po gałęzie, głównie wierzbowe, topolowe, które ciągną do rzeki i dopiero w wodzie je zjadają. Idziemy, trzeba przejść na drugą stronę, bo bobra jest, bób strzelony, tylko trzeba go wydostać. Drodzy Państwo, to co wcześniej wspomniałem, odstrzelony bób, to jest samica. Według mnie to jest samica dwuletnia. Dlaczego? Dlatego, że ona waży gdzieś około 12 kg, gdzie literatura podaje, bób powinien, albo ważą do 29 kg. Oczywiście to w tej chwili się zmieniło, bo znam przypadek bobra przywiezionego do kolegi preparatora, który ważył 49,5 kg. Wyobraźmy sobie, że taki bób waży tyle, co 50-kilogramowy dzik. Uwaga ta sama. Potężne, masywne zwierzę, ciekawie zbudowane, ogon zwany kielnią. Do czego mu służy? Na pewno do pływania. Staropolska nazwa plusk. Pokryty jest niby łuską, bo nie jest to naturalna łuska, tak jak u ryby. Tylne łapy. Aha, do czego służy ogon? Ogon służy do pływania i tak do podpory tego ciężkiego zwierza, jak wychodzi na grunt. Tylne łapy zaopatrzone są w błonę pławną, tak? Potężne, bo zwróćcie uwagę, że dłoń, no powiedzmy, to jest wielkości dłoni dziecka, prawda? Błona pławna do pływania. Przednie łapki są chwytne, potężne pazury, długie, ale nie mają tej błony pławnej, prawda? No i orężem bobra są strugi, czyli potężne zęby, gdzie górne zęby są krótsze od zębów, od strugów, które są w dolnej szczęce, bo dolne, te górne przytrzymują, przykłada to do pnia drzewa, a dolnymi struga, prawda? Potrafi nawet taki wiór, w cudzysłowie, ściąć o długości nawet 20 do 30 cm. Prawda? Gdzieś, jak widzieliście, moi drodzy, miejsce żerowania bobrów, a czym się one żywią? No głównie łykiem drzew. One mają w swoim menu 200 roślin zielnych i około 100 krzewów i drzew. Ale najpospolitszym takim ich pożywieniem są to wierzby i osiki. I teraz tak, z tego bobra będziemy ściągać skórę. Nie jest on bardzo duży, dlatego nie będziemy go preparować w całości. Młody bób, czyli będzie fantastyczny guler z niego. I teraz przystępujemy do obielania. Przy smakie, moi drodzy, jest tłuszcz zawarty w ogonie, czyli w kielni. Obielimy ją i teraz tam jest to taki, można powiedzieć, ogon, jest to magazyn tłuszczu u tego zwierzęcia. Bardzo ciekawą sprawą jest włos u tego bobra. Jeśli przeciętny człowiek ma na głowie, no oprócz mnie oczywiście, 150 tysięcy włosów, to bób potrafi na centymetrze kwadratowym mieć 23 tysiące włosów. Jest to taki podszerstek i szpilka, włos długości do 7 cm. 23 tysiące włosów na centymetrze, czyli na 6 cm kwadratowych on ma tyle włosów, co przeciętny człowiek na głowie. Dlatego nie marznie. Ciekawostką też jest budowa tego włosa, dlatego że on u nasady jest cieńszy, a na końcu jest grubszy, co pozwala mu zatrzymywać bąbelki powietrza w czasie nurkowania i jest to dodatkowa izolacja tego zwierzęcia przed zimnem.
bo to zwierzę nie zasypia na zimę, prowadzi całoroczny typ życia, żeruje także zimą, czyli w warunkach, gdzie są temperatury minusowe i daje sobie w zupełności radę. Następna rzecz, to jest jedyne zwierzę, które nie przystosowuje się do środowiska, natomiast środowisko przystosowuje do własnych potrzeb. Wyczepiony w Polsce, już po wojnie było kilka tylko egzemplarzy, na skutek reintrodukcji i zaangażowaniu wielu naukowców, oczywiście też myśliwych, sprowadzono kilkaset sztuk, głównie z Białorusi, i wsiedlano te bobry w różne regiony kraju. Tam, gdzie oczywiście warunki temu sprzyjały. W tej chwili tego bobra mamy nadmiar. Wszystko, co w nadmiarze, będzie czynić szkody, a on czyni szkody. Oczywiście nadmiarze. Ja jeszcze o bobrze będę dalej mówił, ale przystępuję już do obielania, bo to jednak chwilę potrwa. I teraz tak, roślina plus od spodu, dlatego że tutaj specjalnie pokażę tylko, jak się wyjmuje, jak się obiela, żeby wykorzystać to. Natomiast nam potrzebna będzie sama skóra, bo tą skórę wykorzystamy i mogę go nawet tutaj obciąć, bo będzie nam, nie będziemy preparować zwierzęta w całości. Zwierzęcia, przepraszam. O, i tutaj już widzimy widoczny tłuszcz. Zobaczcie, drodzy Państwo, tak się wyra plus. Jest to oczywiście ma szkielet obrośnięty tłuszczem. O. I to są te zapasy tłuszczu, które Bóg w sobie nosi. Akurat w ogonie, czyli w kielni. Można powiedzieć, że królewskie zwierzę, bo już w czasach Bolesława Chrobrego w XI wieku król wydał specjalne zarządzenia, które mówiły o ochronie tego gatunku. O. Tak się, chociaż preparatorzy poszli troszeczkę na łatwiznę i w tej chwili stosują sztuczne kielnie do preparowanego zwierzęcia. Ja oczywiście jestem przeciwnikiem tego, bo jeśli zwierzę preparujemy, to ma być w całe w oryginale zrobione. No ale tak to już jest. Praktycznie każde zwierzę obiela się podobnie. Oczywiście bób ma specyficzną budowę. Teraz zaraz to pokażemy, Tadziu, bo akurat doszedłem do castoreum. To jest castoreum. Składa się z dwóch takich większych torebek, gdzie są gruczoły, i z dwóch mniejszych, które pokażemy, jak to wyjmę, gdzie znajduje się już sama wydzielina tego gruczołu. Castoreum, nazwa od castor, czyli nazwa grecka. Z greckiego castor, bób inaczej. I teraz, moi drodzy, co to jest w ogóle? Bardzo ceniona rzecz, jeśli chodzi o przemysł perfumeryjny i oczywiście o kuchnię. Nie wszyscy wiedzą, że wydzielina tego gruczołu służy do utrwalania zapachów wielu, wielu rodzajów perfum i do utrwalania smaku na przykład lodów, kremów, lodów waniliowych i tak dalej. W wielu krajach, głównie na wschodzie, bobry są hodowane, jak kiedyś u nas w nutrie, w klatkach, czy w jakichś tam przystosowanych, zrobionych farmach, oczywiście z pełnym dostępem do wody i tak dalej. Doczytałem też gdzieś, że naturalnie służy to wydzielina tego gruczołu, czyli strój bobrowy z mieszanką z moczu do oznaczania swojego terytorium. Moi drodzy, bardzo tłuste zwierzę. Oczywiście po obieleniu będziemy musieli tą skórę oczyścić z tłuszczu przed zasoleniem, bo tłuszcz jest izolacją. Ale co ważne, o, tutaj mamy ten plus. Bardzo, bardzo mocna taka nasada ogona. No i mięso. Mięso poprzerastane tłuszczem. Chcąc zrobić tak, dzisiaj robimy ten gulasz, musi być idealnie czyste mięso, bez tego tłuszczu, dlatego że mięso jako bobrzina już jest specyficzna, no ale specyficzna jest też sarna, specyficzna jest owca, specyficzna jest
jest Kozak, prawda? Tutaj mi się taki kawał przypomniał, gdzie nad ranem przychodzi mąż, żona otwiera i się pyta, gdzie byłeś? On taki wypinął mi na szachach. A śmierdzi z wodą. On mówi, czym ma śmierdzieć? Szachami? No i teraz o to właśnie chodzi. No, jeśli to jest Bóg, to ma nie śmierdzi, tylko pachnie bobrem, prawda? Ściągam skórę z systemem tak zwanym workowym, czyli w całości, a mógłbym rozciąć skórę na podbrzuszu, co też nic by nie przeszkadzało. I no te, takie dwa sposoby. Natomiast jeszcze taka uwaga, że jak już ta skóra będzie zdjęta, to wałek drewna bez kory, nadziewamy tą skórę, naciągamy i jakimś ośnikiem, tak jakby ośniki, o, powolutku ściągamy nadmiar, to się nazywa mizdrowanie. I ściągamy, o, dochodzimy do tego, że będzie nam prześwitywać sama skóra bez tłuszczu, bo garbarz i tak będzie musiał to zrobić. A zanim dowieziemy do garbarni, byśmy tą skórę popsuli. W 1529 roku powstały tak zwane statuty litewskie, w których były zapisy, że jeśli bobry zadomowiły się na jakimś gruncie, to właściciel był zobowiązany, i to pod karą, nie przeszkadzać tym zwierzętom. Nie wolno było orać ziemi przy żeremiach i tamach. Prowadzą nocny tryb życia, bo to jest też bardzo ciekawe. Jedynie młode osobinki bawią się w dzień. I do momentu, kiedy piją mleko, baraszkują w dzień. Natomiast jak już przejdą na pokarm stały, czyli roślinny, wtedy zaczynają już łączyć z rodzicami, prowadzą nocny tryb życia. Zwróćcie uwagę na szerokość tego zwierzęcia. Opływowy kształt. No i ten wszędobylski tłuszcz, prawda? Tutaj akurat ja go strzeliłem w głowę, więc czaszki nie będziemy robić, ale pokażę zaraz, bo wczoraj obierałem też dużego, gdzie zachowałem, bo należy pielęgnować coś takiego. To jest czaszka bobra, który ważył 28 kg. Samiec. I to co mówiłem. Górne zęby są krótsze, one służą do przytrzymywania. I te strugi. One, to co wystaje, to jest ta jagudzika. To jest 1/3. 2/3 tego zęba jest schowane w żuchwie. Malutkie oczy. Ale zwierzyna bardzo ostrożna. Nie wspomniałem o wrogach naturalnych. Wrogiem naturalnym bobrów dzisiaj w Polsce jest wilk. Sporadycznie lis. No i oczywiście niedźwiedź, no ale tego niedźwiedzia nie mamy aż tak dużo, żeby tej populacji, zresztą przerośniętej, w jakiś sposób zagrażał. Moi drodzy, wycinamy to, co jest najcenniejsze w bobrze, czyli cenne jest wszystko, ale to jest najcenniejsze. Castoreum. To, co mówiłem, że to są te gruczoły, delikatnie. Takie gruczoły mają, nazywają się castoreum. Oczywiście inne zwierzęta, na przykład wszystkie kunowate, prawda? Tchórz. Nasz też coś takiego posiada w momencie, kiedy jest zagrożony. Ja to mówię, że tchórz to jest taki polski skunks, tak? O, i widzimy tutaj. O, i teraz odcinamy. I zobaczcie, moi drodzy. Widoczne jest to naprawdę bardzo. To twarde, to jest to właściwe, to są te właściwe gruczoły. A tutaj są pojemniki, to są dwa oddzielne takie woreczki, w których wydziela się castoramina. Żółto-seledynowa ciecz. Oczywiście te gruczoły posiada i samica, i samiec. Wysuszone na rynku kosztują około 3 do 4 tysięcy złotych. To jest mielone. No i potem wykorzystywane. Nawet robi się z tego nalewki. Tak jak mówiłem, w przemyśle spożywczym, perfumeryjnym. Także wykorzystywane jest wszelako. Młodych ma do 4, średnio 4 do 6 sztuk, ale potrafi mieć nawet kilkanaście. Także to jest taka ciekawostka. No i oczywiście w naszej kulturze powiedzenia, płakać jak Bóg. Okazuje się, że
coś takiego jest możliwe na wskutek stresu. Jeśli powiedzmy bóbr wszedłby gdzieś tam do jakiejś zagrody, byłby osaczony przez psy czy przez ludzi, potrafi się bronić, gryząc. Mam taki przykład kolegi, który miał kilkadziesiąt szwów założone, bo łapał gdzieś tam na posesji bobra. Były przypadki, gdzie wędkarz zginął, bo bóbr podpłynął do siatki z rybami, bawił się, tego chciał odstraszyć, nie wolno dobra, tego chciał odstraszyć, bóbr go przeciął mu ten kicę udową i wędkarz żył jeszcze pół godziny, prawda? Także bóbr potrafi na skutek stresu łzawić. No to to łzawienie nazywamy potocznie tym płaczem, bo nie wolno dobra. Zwierzyna, tak jak mówię, roślinożerna, ale teraz ciekawostką, bobra musimy, z bobra musimy wyjąć próbkę, tak jak z dzika, i dać do weterynarii, lekarzowi, do zbadania. Mamy przypadki włośnicy na Białorusi, mamy przypadki włośnicy w Polsce. Dlaczego? Też się bardzo rzadko zdarza, żeby zwierzę roślinożerne, jakim właśnie jest bóbr, bardzo rzadko, ale gdzieś zje kawałek padliny jakiejś. W wodzie wszystko pływa, prawda? I są takie okresy, na przykład w ciągu, będzie bardzo suche lato, będzie mu doswierać susza i na wypadek takich ekstremalnych warunków może troszeczkę z tej padliny skorzystać i w ten sposób się potrafi zarazić właśnie. Jest to niebezpieczne. Ten bóbr był zbadany, przepraszam, ten nie był, wczorajszy, był zbadany przez lekarza weterynarii. Mamy pewność, że mięso nie jest zakażone włośniem i możemy go przerobić, tak jak mówiłem, na ten gulasz i skonsumować. Gulasz już dochodzi, jeszcze pół godzinki, teraz rzucamy warzywa. Jest przyprawiony, są suszone grzyby. I teraz taką średnią kostkę kroimy paprykę. Czosnek, ale grubo krojony. Mam aromat. No i teraz pieczareczki. Sobie pukamy, ale... I tak to wygląda. Ciemne mięso. Typowa dziczyzna, prawda? No i tu to mówiłem. Te dodatki do... I dusimy razem. Moi drodzy, warzywa, dodatki już pięknie są zblanszowane. Dodajemy dla smaku troszeczkę czerwonego wina. Młodziczyzna lubi czerwone wino. To jest taki fantastyczny dodatek. Odparuję. No i to jest bardzo ważne, jak gulasz, musimy zagęścić mąką pszenną. Zagęściliśmy i teraz pięknie nam to dojdzie. O, już mamy gęsty. Teraz to przekładamy już na taki mniejszy okień i pieczemy placki. Żebyśmy mniej więcej jedli o tej samej porze, smażymy placki na dwóch patelniach. Dlaczego żeśmy zrobili bobra? Bo akurat żeśmy go mieli. Świeżutki, a muszę jeszcze dodać, że mięso z bobra jest mięsem nietrwałym. Tu chodzi o czas. 1-2 dni. Akurat mam chłodnie i to wykorzystałem. Ziemniaki, akurat taka polska odmiana Ignace, która pieczorzenie nadaje się na placki ziemniaczane. Jajko, śmietana. I też wszystko przyprawiamy solą już na talerzu. Pytałeś, co jest dodatkiem do placków po węgiersku. Do wszelkiego rodzaju surówki. To już jest dowolność i indywidualne smaki. Natomiast ja zawsze preferuję czerwone buraki, sałatka selera. No i oczywiście nieodzowna jest kwaśna śmietana. Ona dodaje takiego smaczku. Moi drodzy, zapomniałem dopowiedzieć, na czym smaży się gulasz. Ja smażę na sadle z dzika. Zimą, jak się strzeli takiego
tłustego dzika, gdzie tego sarła jest dużo, warto to wytopić. Do wszystkiego, do jajecznicy, do gulaszu. No placki akurat smażymy na oleju rzepakowym, natomiast bób usmażony jest na dziczym sadle. O, teraz już możemy sobie przekładać placki na drugą stronę. Placuszki jak marzenie. One są grubsze. Jak już jesteśmy przy plackach ziemniaczanych, to jeszcze mogę tak odświeżyć przy okazji. Wpadłem na to kilka lat temu, będąc w jakimś tam lokalu, wracając z jakiejś imprezy łowieckiej, gdzie były podawane placki ziemniaczane z polędwicą wieprzową, oczywiście na wierzchu. No i w trakcie konsumpcji wpadłem na pomysł, żeby szynkę z dziczyzny zapiec w środku placka. No i to tam gdzieś krąży ten mój przepis. Placki ziemniaczane według przepisu zaraz to rzekły. No i to jest cała tajemnica polega na tym, że w placku zapiekana jest szynka. Może to być schab, może być no różnego rodzaju, polędwica i tak dalej. Ale musi być zapieczona w placku. Plasterek tej szynki czy schabu nadaje temu plackowi specyficznego smaku, bo on się rozchodzi w środku po całym tym placuszku, prawda? Moi drodzy, placki już dochodzą, ale tutaj żeśmy wspomnieli o takiej scenie związanej z bobrem w Krzyżakach, gdzie Jagielka nad ranem poszła strzelać, nie pamiętam, z puszczy czy z łuku tego bobra, o co chodziło? O skrąb bobrowy, czyli inaczej tłuszcz. Bo ten tłuszcz ma też właściwości lecznicze. Z uwagi na to zresztą widzieliście Państwo, jakie bobry są tłuste. No i teraz tutaj żeśmy wrócili do literatury polskiej. No i teraz tak, placki mamy już gotowe. Muszą być duże. Cała sztuka właśnie polega na tym. No i teraz tak. Ja już, kolego Tadziu, jadłem bobra. Ty jesz pierwszy raz. Gulasz też już jadłem. Na czym to polega? Jak robimy tak? Mamy placek na talerzu. Na połowę wkładamy gulasz. O, tak do połowy. Bóry był duży, gulaszu też mamy dużo, wystarczająco. Składamy placek na pół. O. Tak. Placek składamy na pół, tak jak wcześniej mówiłem. Dajemy muraczki. Jako dodatek. O. Czekaj, to by też, no ale najpierw zrobię jedno. Wszelkiego rodzaju surówki, sałatki warzywne są nieodzownym dodatkiem do takiego gulaszu. O. Takiego. To jest słuchaj, porcja dla takiego prawdziwego woja spod Grunwaldów. Tak. I no można jeszcze jakimś tam pomidorkiem koktajlowym ozdobić, ale tak to wygląda. Teraz już nadejszła ta wiekopomna chwila. Nie, to już ślinka czekaj. Tutaj nasz kolega już się nie mógł doczekać. Nie dziwcie się, że ten pokój jest taki bogaty, ale to jest tylko część, mała część kolekcji naszego przyjaciela, o której kiedyś opowiemy przy okazji. Część była jadalna. Tak. Ja tak jak widzicie, placek, bobra z ostrożnością, ponieważ nigdy bobra nie jadłem. Zaraz będzie inauguracja. Liczę na to, że się przekonasz. Inauguracja. Wygląda mięso bardzo ładnie, a też wino robi swoje, bo to było czerwone wino. Spróbujemy. Pierwszy raz bobra. Zapach w zasadzie taki zupełnie neutralny. Neutralny, bez zapachu. Mięso jest takie trochę włókniste, wyczuwa się, tak było wina. Ale delikatne. To jest oczywiście delikatne. W smaku rewelacja.
To też właściwie, no, zależy to wszystko od kucharza. Ja kucharz potrafi przyrządzić, ale naprawdę dobre, z tym, że ja tak bardzo ostrożnie. No do pewnych potraw trzeba się przekonać, prawda? Chciałem bardzo serdecznie podziękować mojemu przyjacielowi za ten cały pokaz, bo trzeba sobie zdać sprawę, ile to wszystko wymaga czasu, zachodu. Samo obielanie, przygotowanie mięsa. Mnóstwo pracy, ale na szczęście mam takich przyjaciół, którym się chce. Pozdrawiamy serdecznie z tego stołu. Do zobaczenia. Ja jeszcze się nie żegnę, bo mam pełne usta. A my, ponieważ, słuchajcie, bo dla tych, którzy nie wiedzą, ponieważ jemy dziczyznę, to takim pozdrowieniem myśliwskim jest zawołanie Dasz Bur. Dasz Bur, dziękuję ślicznie za dzisiejszy odcinek i do następnego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.